Tak. Rzeczywiście, to jest bardzo dobre ćwiczenie, które kolega proponuje. Dajmy na to wyciszanie Holokaustu. Przez chwilę zastanówcie się Państwo, jak to brzmi. A tymczasem w radio reżimowym, w mediach głównego ścieku, na porządku dziennym w ostatnich dniach jest dywagowanie na temat wyciszania, cytuję akurat z programu radia gadzinowego PR24 w dniu wczorajszym, wyciszanie, cytuję, pewnych momentów ze stosunków polsko-ukraińskich w XX wieku. Tak? I rozmawia jakiś pan profesor z jakimś panem propagandystą, funkcjonariuszem Frontu Ideologicznego. Konfederacja na takie rzeczy nie godzi się, nie zgadza, nigdy nie zgadzała. Szanowni Państwo, no mamy to w papierach, a konkretnie w naszym programie kampanii letniej po stronie Polski w rozdziale podmiotowe stosunki z Ukrainą. Pogrubioną czcionką. Ukraina powinna kategorycznie odrzucić kult Stepana Bandery i uznać rzeź wołyńską za ludobójstwo. To jest stanowisko Konfederacji i to jest stanowisko, szanowni państwo, nie dyktowane jakąkolwiek koniunkturą czy wyrachowaniem politycznym. To po prostu jest stanowisko cywilizowane. Nasza cywilizacja odrzuca ezoterykę, a więc też ezoteryczną prawdę, wiedzę, fakty historyczne zastrzeżone dla wybranych. I nasza cywilizacja to cywilizacja, która kieruje się kategorią prawdy, która nie tylko jest możliwa do ustalenia, ale także domaga się wypowiedzenia. I uwaga, w naszej cywilizacji prawda nikomu i niczemu nie szkodzi. Prawda nazwana po imieniu nikogo nie krzywdzi, szanowni państwo. Proszę zauważyć, jak manifestują swój stosunek do Ukraińców właśnie ci, którzy namawiają ich do tego, żeby w tych sprawach szli w zaparte. To są ludzie, którzy Ukraińcami prawdziwie pogardzają, którzy Ukraińców wobec Polaków prezentują jako ludzi jakiejś gorszej kategorii, niższego sortu. Ludzi, którzy rzekomo nie są w stanie skonfrontować się z prawdą historyczną. Ludzi, którzy nie mają rzekomo żadnych lepszych wzorców historycznych niż ludobójcy i ideolodzy ludobójstwa, tacy jak Bandera, Szuchewicz czy Dmytro Dączow. My cenimy Ukraińców jako naszych bliźnich, istoty ludzkie, stworzenia Boże. My ich cenimy wyżej. I my wierzymy, że oni, tak samo jak każdy cywilizowany człowiek, są zdolni do konfrontacji z prawdą. I nie jest dla nas do przyjęcia taka teza, że naród ukraiński ma do końca świata być właśnie narodem w kategorii pochwalania ludożerstwa, ludobójstwa, narodem trzeciej kategorii. No ale nie wszyscy niestety tak myślą jak Konfederacja. Jarosław Kaczyński podczas wakacyjnego spotkania w Toruniu powiedział taką znamienną frazę: idziemy teraz dobrą drogą. Drogą, która pozwoli nam naprawdę zapomnieć, wybaczyć, zrobić to, do czego są zobowiązani chrześcijanie. No więc to jest po prostu groch z kapustą, to jest świadectwo jakiegoś kompletnego pomieszania wartości. Nie, doktryna chrześcijańska przekazana nam przez tradycję katolicką przenigdy nie domaga się zapomnienia, szanowni państwo. Jeżeli już ma być mowa o wybaczeniu, to trzeba wiedzieć, co mianowicie wybaczamy. Po wyznaniu grzechów. Tak jest, tak jest. Co mianowicie mielibyśmy wybaczyć. Tutaj nikt nas o wybaczenie nie prosi. Tutaj wręcz przeciwnie. Szanowni państwo, jest przyjęta jako pewna doktryna i linia propagandowa pełna relatywizacja. Jeśli w ogóle o ludobójstwie ukraińskim na Polakach w XX wieku się wspomina, to po to, żeby jednym tchem powiedzieć, że no wicie, rozumicie, była wojna, wart pac pałaca, jedni warci drugich, to w najlepszym wypadku. W najlepszym wypadku, ale przecież u większości Ukraińców jest zerowy stan świadomości na ten temat, a kiedy się o tym dowiadują, no to się dowiadują w tym trybie, że to właśnie była słuszna odpłata za dziejowe rzekomo przewiny narodu polskiego wobec Ukraińców, więc nie, nabijanie na sztachety niemowląt, rozrywanie końmi, przecinanie piłą kobiet, starców, bezbronnych ludzi, nie, to nie są standardy, które my chcielibyśmy
chcielibyśmy komukolwiek rekomendować, na pewno nie narodowi polskiemu. I uwaga, nie Ukraińcom, ponieważ my traktujemy ich poważnie, my przejawiamy swój szacunek do nich jako naszych bliźnich, żądając, żeby zerwali z kultem ludobójstwa. Nie może być podstawy dla jakiejkolwiek przyszłości, pomyślnej przyszłości w stosunkach międzynarodowych i uwaga, w stosunkach wewnętrznych, bo to już są w coraz większym stopniu stosunki wewnętrzne, których areną staje się polska szkoła, za chwilę polski parlament. Nie może być mowy o budowaniu pomyślnej przyszłości na amnezji, szanowni państwo, na odgórnie, urzędowo narzucanej amnezji. Konfederacja tę koncepcję odrzuca. Domagamy się prawdy, nie zgadzamy się na przemilczenie, relatywizację.